W doktrynie Kościół nie może się różnić. Nie może być różnych punktów widzenia w różnych regionach, na różnych kontynentach. Doktryna musi być katolicka i taka sama dla wszystkich. Natomiast kultury, języki, świat, w którym żyjemy, kształtują różne formy duszpasterstwa, których nie można przenosić z jednego kraju do drugiego, ponieważ wynikają z różnych sytuacji historycznych, mają swoją historię i z tą historią muszą być zgodne. Albo mogą być negatywną odpowiedzią na historię, której doświadczyliśmy. A zatem rozbieżności mogą wynikać z różnych praktyk duszpasterskich w życiu Kościoła. Natomiast nie można zaakceptować różnorodności w doktrynie chrześcijańskiej, w magisterium, czyli w tym wszystkim, co wypływa z Pisma Świętego, z nauczania Kościoła, z tradycji Kościoła. Pamiętając oczywiście o różnicy, o której mówi już Wincenty z Leryny, a mianowicie, że w sprawach istotnych nie ma i nie może być rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Ale w sprawach, które nie są istotne, zawsze może dojść do zmian, pod warunkiem, że zmiana ta jest prawdziwym rozwojem w pełnym tego słowa znaczeniu.